1991 roku, kiedy to powołano Jeleniogórską Straż Miejską, dysponowała ona 2,5 etatami. Dziś strażników jest 40 i w wydatny sposób przyczyniają się oni do poprawy bezpieczeństwa w mieście. Jesteśmy lepiej wyposażeni, szybciej reagujemy na zgłoszenia mieszkańców. Pomaga nam bardzo monitoring miejski, który się rozwija i z tego mamy też duże korzyści. Potrafimy przyspieszyć czas naszej reakcji. Jeżeli na początku mieliśmy może 5% zwolenników, a 95% przeciwników, to w tej chwili te proporcje są jak gdyby odwrócone. Nie zmienia to faktu, że co jakiś czas jak bumerang powraca pomysł przeorganizowania sposobu funkcjonowania tej formacji. Właśnie takie pomysły w ostatnim czasie mieli włodarze Jeleniej Góry, którzy rozważają włączenie jej w struktury Urzędu Miasta. Na pewno są potrzebne służby porządkowe, natomiast czy będzie to Straż Miejska w tej postaci, jak przez ostatnich 25 lat, czy będzie to połączenie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, z innymi instytucjami podległymi miastu, poczekajmy chwilkę jeszcze na to. Jubileusz był jednak okazją nie do rozważań o przyszłości Straży Miejskiej, lecz m.in. do wręczania przez zastępcę prezydenta miasta Jerzego Łużniaka nagród okolicznościowych, a także sprzętu służącego do udzielania pierwszej pomocy. Ten bez wątpienia się przyda, ponieważ kilku strażników przeszło kurs ratownictwa medycznego.